Witam serdecznie, pokażę jak upiec ciasto z rabarbarem. Do przygotowania ciasta będziemy potrzebowali 400 g mąki pszennej, 200 g margaryny lub masła dobrze schłodzonego, 100 g cukru pudru, 4 żółtka, 3 łyżki śmietany 12 lub 18%, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 łyżeczkę cukru waniliowego, szczyptę soli, na bezę 4 białka, 120 g cukru, 1 łyżkę mąki ziemniaczanej oraz około 600 g rabarbaru i 2 łyżki cukru. Najpierw przygotuję rabarbar. Umyty rabarbar obieram i kroję na mniejsze kawałki. Zasypuję cukrem. Mieszam i odstawiam na czas przygotowania ciasta. Teraz przygotuję ciasto. Na plat wysypuję mąkę, dodaję cukier, puder, proszek do pieczenia, cukier waniliowy, sól oraz masło i łączę składniki ze sobą dłońmi. Składniki możemy połączyć dłońmi, nożem lub mikserem. Do połączonych składników dodaję żółtka, śmietanę i zagniatam ciasto. Ciasta nie zagniatam zbyt długo, tylko do połączenia się składników. Z tak przygotowanego ciasta odcinam około 1/4 ciasta. Oba kawałki ciasta zawijam folią spożywczą. Większy kawałek ciasta wkładam do lodówki na około 40 minut, a mniejszy do zamrażalnika. Po około 40 minutach większy kawałek ciasta rozwałkowuję na blacie podsypanym mąką na wielkość foremki. Następnie przenoszę na wałku do foremki wyłożonej papierem do pieczenia i wyklejam dno. Ciasto nakłuwam widelcem i wstawiam do nagrzanego piekarnika do 180 stopni na drugą od dołu półkę. Piekarnik mam ustawiony na grzanie góra-dół bez używania termoobiegu. Ciasto będę podpiekała około 25 minut. Ciasto mam już podpieczone, teraz przygotuję bezę.
Białko ubijam na lekko sztywną pianę i dodaję stopniowo cukier, cały czas ubijając. Na koniec dodaję mąkę ziemniaczaną i jeszcze przez chwilę ubijam. Na podpieczone ciasto kładę rabarbar bez soku. Na rabarbar nakładam pianę. Z zamrażalnika wyjmuję ciasto, ścieram na tarce o grubych oczkach i posypuję górę ciasta. Tak przygotowane ciasto wstawiam do nagrzanego piekarnika do 180 stopni na drugą od dołu półkę. Piekarnik mam ustawiony na grzanie góra-dół bez używania termoobiegu. Ciasto będę piekła jeszcze około 25 minut. Po upieczeniu ciasta nie wyjmuję od razu z piekarnika, tylko pozostawiam przy uchylonych drzwiczkach na około 15 minut. Następnie wyjmuję z foremki i odstawiam do wystudzenia. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Wystudzone ciasto możemy pokroić i podawać. Życzę udanego wypieku i smacznego.